Witamy w pierwszym w 2020 roku odcinku programu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego, w którym powiemy m.in. o uchwaleniu budżetu powiatu na nowy rok, ekologicznych rozwiązaniach w Powiatowym Centrum Edukacyjnym oraz o styczniowej sesji Rady Powiatu. Trzydziestego grudnia podczas 18 sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego radni 16 głosami za, przy jednym wstrzymującym, uchwalili budżet na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2020-2035. Obie uchwały otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz komisji stałych działających przy Radzie. Uważam, że to będzie jeden z najbardziej proinwestycyjnych budżetów w historii powiatu kętrzyńskiego. Ja przypomnę, że budżet to jest taka najważniejsza uchwała, jaką radni podejmują w ciągu roku, ponieważ kształtuje dochody i wydatki, realizację zadań na cały kolejny rok. I z wielką satysfakcją przyjąłem to, że tak wielką ilością głosów spośród radnych budżet został przegłosowany. W 2020 roku planowane dochody powiatu kętrzyńskiego wyniosą 97 410 000 zł. Wydatki zaplanowano na 116 856 000 zł. Ambitny, wymagający, ale myślę, że rzetelny i oparty na racjonalnych, rzetelnych podstawach. Także jestem spokojny o jego wykonanie. Na inwestycje zaplanowano wydatki na poziomie ponad 35 milionów złotych. Te związane są m.in. z przebudową dróg powiatowych, takich jak ulica Budowlana w Kętrzynie czy ulica Pieniężnego w Reszlu. Ich koszt w znacznej mierze pokryją środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W tej chwili mamy to dofinansowanie mamy na poziomie 50%, czyli do każdej złotówki wyłożonej przez powiat Fundusz Dróg Samorządowych dokłada tą drugą złotówkę, także jest to finansowanie 50 na 50. Remont ulicy Budowlanej w Kętrzynie, to wszyscy wiemy, jak ta ulica do tej pory wyglądała, jaka pilna potrzeba była, żeby uległa modernizacji, ale to są również zadania związane współpraca ze wszystkimi gminami, czyli ten program 50 na 50. Ponadto powiat kętrzyński będzie kontynuował remont internatu oraz krytej pływalni przy Powiatowym Centrum Edukacji. Naszym oczekiwaniem, czy taką ambicją jest, żeby ta pływalnia kryta również funkcjonowała w okresie letnim. Stąd remont również internatu właśnie w tej okolicy. To pozwoli nam stworzyć taki fajny kompleks i rekreacyjny, i sportowy, i mieszkalny. Jest to dofinansowanie powyżej 1 000 000, w związku z tym będzie łatwiej udźwignąć ten ciężar, który przewidujemy. Pływalnia kryta to będzie zupełnie nowa jakość, która myślę, że będzie takim też pewnym magnesem dla młodzieży z okolic Kętrzyna, z okolic powiatu kętrzyńskiego. Sporym wyzwaniem pozostaje stabilizowanie sytuacji wewnętrznej oraz finansowej szpitala powiatowego. W planach jest utworzenie bloku operacyjnego. Uważamy, że to jest pewna nasza odpowiedzialność, pewne zobowiązanie również wobec naszych mieszkańców, że powiat bierze poważnie, traktuje to, co się dzieje w szpitalu. Jeśli szpital będzie ten wynik finansowy miał ujemny, to budżet powiatu jest na to przygotowany. Od nowego roku realizowany będzie także program Za życiem, który docelowo utworzy w Kętrzynie dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Inwestycja jest również współfinansowana z pozyskanej na ten cel dotacji zewnętrznej. Będzie to druga tego typu instytucja w województwie. Potrzeba to jest jedna z motywacji, która nam przyświecała, a drugą sprawą to jest nasze zadanie własne, więc musimy je wykonywać. Powiaty faktycznie nie realizują tego zadania. Jesteśmy też przygotowani na to, aby podpisać porozumienia z powiatami ościennymi. Możemy na rzecz innych również okolicznych samorządów, po to jest współpraca, po to nawiązujemy wzajemne relacje, taką usługę świadczyć, tak? Czyli będziemy przygotowani na to, żeby przyjąć również osoby, które będą wymagały takiej opieki z sąsiednich miejscowości. Jeśli pomysł się sprawdzi, to zarząd powiatu nie wyklucza rozszerzenia działalności w tym zakresie. Chcemy wyjść taką też ofertą właśnie do seniorów, do osób niepełnosprawnych, do osób potrzebującego większego wsparcia władz publicznych w takim codziennym funkcjonowaniu. Myślę, że powiat za to również weźmie odpowiedzialność. Ale budżet to też nowe zadania. Po raz pierwszy w tym roku zostaną zrealizowane projekty w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Będziemy realizować zadania wybrane przez mieszkańców, dla mieszkańców w ramach właśnie funkcjonującego od zeszłego roku budżetu obywatelskiego. Radni pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej i byli niemalże jednogłośni przy jej podejmowaniu. Przeciw zagłosował tylko radny Mirosław Sieniakowski.
Od dziś młodzież w Kętrzynie uczęszczająca do Powiatowego Centrum Edukacyjnego będzie uczyła się w jednej z najnowocześniejszych szkół w powiecie kętrzyńskim. To pierwsza placówka posiadająca własną mikroelektrownię fotowoltaiczną. Ten rok w ogóle, 2019, to jest przełomowym rokiem, bo tyle inwestycji, które powstały w tym roku, to w tamtym roku minionym, no to jest po prostu skala nieporównywalna do niczego. Remont internatu, panele, zainwestowane potężne pieniądze w środki dydaktyczne. Zaczęliśmy w ogóle od szkoły w Reszlu, gdzie stworzyliśmy klasę dotyczącą energii od źródeł odnawialnych, a tutaj to jest efekt naszej pracy właściwie od 4 lat, gdzie zawsze dążyliśmy do tego, żeby jednak panele fotowoltaiczne u nas powstały, czy to w PC, czy to w Reszlu. Panele pozwolą znacznie ograniczyć zużycie energii elektrycznej i wykorzystanie konwencjonalnego ogrzewania. W sumie na budynku krytej pływalni przy PCE zamontowano 114 paneli o łącznej mocy ponad 50 kW. To jest pewien trend, którego już nie można powstrzymać. Jest na tym dachu tego obiektu, który też oglądaliśmy przed chwilą, jeszcze miejsce na zainstalowanie kolejnych tego typu instalacji. Budżet powiatu jest również do tego przygotowany. Zainstalowano też niezbędne oprzyrządowanie i sterowniki służące do funkcjonowania systemu. One będą wpięte do systemu informatycznego. W dowolnym miejscu, oczywiście firma, która montuje, będzie miała u siebie, ma takie centrum, nazwijmy to, dowodzenia, gdzie mają kontrolę, co się dzieje, a ja też osobiście mogę spod telefonu, z aplikacji widzieć, co się dzieje i będzie sygnalizacja, jeżeli coś się będzie działo, to od razu jestem powiadomiony, czy działają panele, czy nie działają, czy coś trzeba zareagować. Także same korzyści. Pozyskana ze słońca energia zasili m.in. pracę silników i pomp ogrzewania, obsługę pomp krytej pływalni, podgrzania wody w szkole i w internacie oraz stanowiska grzewczego stołówki. To się bardzo ładnie skomponuje z nowoczesnym nowym internatem, który zostanie oddany do użytku już w tym roku, oraz właśnie dzisiaj podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Sportu na realizację modernizacji pływalni krytej. Łączny koszt inwestycji to ponad 178 tysięcy złotych. A budowa ogniw fotowoltaicznych została sfinansowana w 50% z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Jak najbardziej, no, musimy w to iść, no, ze względów przede wszystkim i ekologicznych, i oszczędnościowych. Przy takim dofinansowaniu do niemałych kosztów inwestycji wkład pieniężny w montaż paneli zwróci się w ciągu około 2 lat. Na dzień dzisiejszy opłaty za sam ten tutaj obiekt mamy około 12-13 tysięcy miesięcznie. Liczę na to, że zejdziemy do rachunków kwoty 4-5 tysięcy, czy to jest rząd, no, połowa co najmniej, jak nie 60-70%, będzie to na pewno mniejsze opłaty za wykorzystanie energii. Zrealizowana ekoinwestycja sprawia, że Powiatowe Centrum Edukacyjne na tle innych placówek oświatowych w regionie staje się liderem innowacyjności. Budynek, ten obiekt, ten kompleks oświatowy będzie dzisiaj takim przykładem, w jaki sposób nowoczesne szkoły powinny funkcjonować. A to doskonała wizytówka powiatu kętrzyńskiego. Pierwsze posiedzenie w nowym 2020 roku Rada Powiatu Kętrzyńskiego odbyła 21 stycznia. W porządku obrad znalazło się m.in. przyjęcie sprawozdań z prac w 2019 roku poszczególnych komisji działających przy Radzie Powiatu, w tym Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa czy Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kętrzynie odbyła 5 posiedzeń, w tym mieliśmy 2 kontrole przeprowadzone w jednostkach Powiatu Kętrzyńskiego, Powiatowym Domu Kultury i w Centrum Usług Wspólnych. Poza tym na kolejnych posiedzeniach analizowaliśmy budżet, analizowaliśmy wydatki, analizowaliśmy sprzedaż mienia powiatu. Na ten rok mamy również obfity program. Myślę, że posiedzeń komisji będzie więcej. Nie zabrakło również istotnych zmian w budżecie powiatu. Niedługo kontynuujemy i finalizujemy tak naprawdę realizację projektu dotyczącego dostarczenia sprzętu informatycznego dla naszych szkół. Jest to projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej. Aby tą umowę sfinalizować i skończyć projekt na koniec stycznia tego roku, musieliśmy dokonać właśnie tych niezbędnych zmian w budżecie. Obrady zakończyły się zaskakująco szybko, bo trwały zaledwie 26 minut. Rekordowa 26 minut, z tego jak liczyliśmy na zegarze także, ale jak jest zgoda i dobra praca w komisjach, sesje później przebiegają w dobrej atmosferze. To też pokazuje, że Rada merytorycznie podchodzi do swoich prac już na etapie posiedzeń komisji. Mam nadzieję, że cały obecny rok
praca w Radzie będzie wyglądała tak jak dzisiaj, to znaczy merytoryczna, rzeczowa dyskusja na komisjach, głosowania podczas Rady, dyskusja, która jest faktycznie rzeczowa, nie ma polemik, które są złośliwościami wzajemnymi, to dobry prognostyk na najbliższe kilka miesięcy. Myślę, że pierwsza styczniowa sesja będzie takim dobrym otwarciem całego obecnego roku 2020. Na początku lutego starostwo powiatowe dokona otwarcia domu samotnej matki przy ulicy Pocztowej w Kętrzynie. Będzie to trzecia tego typu placówka funkcjonująca w województwie warmińsko-mazurskim. Więcej informacji o tym w kolejnym wydaniu Wieści Powiatu Kętrzyńskiego.